Cześć, ja jestem Sarczy. Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku mojej nowej miniserii na kanale. Mianowicie zagrajmy w Bioshock Infinite Burial at Sea DLC. Jest to seria zagrajmy w z dodatku DLC Burial at Sea do gry Bioshock Infinite. Dodatek ukazał się wczoraj, czyli 12 listopada na PC-tach PlayStation 3 oraz Xboxie 360. Można go zakupić oddzielnie za 15 euro, czyli około 60 zł, lub kupić przepustkę sezonową, która uprawnia do ściągnięcia trzech dodatków DLC i ta przepustka kosztuje 20 euro, czyli około 80 zł. Warto jednak dodać, że gry premierowe sprzedawane w Polsce mają tą przepustkę wprowadzoną niejako za darmo. Pamiętacie zapewne, że gdy Bioshock Infinite wychodził, to wszystkie osoby, które zakupiły tą grę przed premierą lub niedługo po premierze, otrzymały właśnie Season Pass za darmo. Ja jestem jedną z tych osób, kupiłem Bioshocka Infinite w dniu premiery i dzięki temu mam dostęp do trzech dodatków DLC właśnie za darmo. Jak dotąd ukazały się dwa. Jeden to Clash in the Clouds i to jest akurat taka seria wyzwań, dlatego ja nie pokazywałem wam tego dodatku, bo uznałem, że nie jest to zbyt ciekawe rozszerzenie do pokazywania, ale teraz właśnie wyszło Burial at Sea, które jest rozszerzeniem fabularnym i jest to rozszerzenie podzielone właśnie na dwa dodatki. Pierwszy ukazał się teraz, a drugi będzie kontynuował wątki przedstawione w tym dodatku i ukaże się dopiero w przyszłym roku i oczywiście ten drugi dodatek też wam pokażę. Ogólnie w dodatku Burial at Sea przenosimy się do podwodnego miasta Rapture, które to zapewne znacie z dwóch pierwszych części Bioshocka. Tym razem jednak wcielimy się znowu w Bookera DeWitta, czyli głównego bohatera Bioshock Infinite. Jest to po prostu taka niejako alternatywna wersja wydarzeń Bioshock Infinite. Jeśli oglądaliście albo po prostu przeszliście właśnie Bioshocka Infinite, to wiecie, o co chodzi z tymi alternatywnymi wydarzeniami. Ja tutaj nie będę nic zdradzał, bo mogły to być spoilery. W każdym razie, jeśli nie przeszliście gry albo jej nie widzieliście, to zapraszam do obejrzenia mojej serii z Bioshocka Infinite, a także z poprzednich dwóch części, bo na moim kanale znajdziecie serię ze wszystkich części Bioshocka. I tym razem właśnie wcielamy się też w Bookera DeWitta, który przenosi się do Rapture. Akcja rozgrywa się w roku 1958, jest Sylwester i do Bookera przychodzi Elizabeth, którą też znamy oczywiście z podstawowej wersji gry. I prosi ona Bookera, aby ten pomógł jej uratować dziewczynkę imieniem Sally. I myślę, że to jest takie wprowadzenie, które wam powinno wystarczyć. Tutaj jak widzicie, te dodatki zostały przetłumaczone na język polski. Starcie w chmurach to właśnie Clash in the Clouds, a Burial at Sea to pogrzeb na morzu. I mamy właśnie część pierwszą tego dodatku. Klikamy nowa gra, poziom trudności średni. I jeszcze dodam tylko, że gram na rozdzielczości Full HD na najwyższych ustawieniach graficznych, jeśli by Was to interesowało, bo często się pojawiało to pytania. W każdym razie zaczekajmy na załadowanie gry, no i zobaczymy, jak ta przygoda się rozpocznie. Podobno DLC jest na około 3 godziny. Closed. You don't look the sort who can afford to turn down legitimate work. What do you want? How about we start with a light? Well, you got a name, miss? Elizabeth. You can call me Elizabeth. What can I do for you? There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl. This girl's dead. You know her. You'll see dozens of her type down by the docks or the slums in Apollo Square. Orphans. With Fontaine's charity shut. No place for them. But her you know. As I said, girl's dead. Lost. Look, I don't know where you get... Lost isn't dead. Name your rate, I will pay you for this work. You'd do this one gratis, wouldn't you? I don't follow. Something tells me you will.
No i dobra, jak widzicie, Elizabeth wygląda trochę inaczej niż w poprzedniej części, znaczy w podstawowej wersji Bioshocka. Tak jak mówię, jest to alternatywna wersja wydarzeń, więc jest to zrozumiałe. Tutaj w ogóle od razu już mamy pierwsze przedmioty, które możemy przeszukać. No i ruszamy za Elizabeth. Patrzcie, jest 31 grudnia 1958 roku. Tak jak mówiłem, jest Sylwester. No i zobaczymy, jak miasto Rapture funkcjonowało, kiedy jeszcze nie doszło do tych złych wydarzeń znanych z Bioshocka 1 i 2. To też będzie taka fajna okazja, żeby zobaczyć, jak to wyglądało tutaj. Seems my instincts were correct. Where's Sally? I don't know. But I know someone who does. Follow me. Okej, w takim razie prowadź. To będzie fajna sprawa, żeby powrócić na te stare śmieci i przy okazji zobaczyć, jak to miasto funkcjonowało, kiedy jeszcze Andrew Ryan, czyli niejako przywódca tego miasta, tutaj trzymał nad tym wszystkim pieczę. What I need from her is my business. Know where to start looking. Something tells me a man with your particular talents could be useful. What happened to these children? Red means what are stop. They? Green where have you means been? Go. Cabin in Arcadia? This is the rule. All Little the Sisters? Girls know. Atom factories? It's grotesque. Tak, siostrzyczki oczywiście też znamy z dwóch pierwszych części Bioshocka. Wybaczcie za małe napisy, niestety nie mogę ich powiększyć. Szkoda troszkę. Is that why we came to Rapture? I could compromise in Red Hook. We're just men and women, Alan. You hold yourself to that standard, you'll never be happy. In what country is there a place for men like me? Men who refuse to say yes to the doubters and the parasites. Yes, yes, but even Andrew Ryan takes a vacation. Tradycyjnie na początku zawsze warto posłuchać tych rozmów, wczuć się w klimat. Początek tego dodatku w takim klimatycznym stylu. Dobra, Elizabeth, prowadź. Patrzcie, mamy tam tatuśka, którego też znamy z dwóch pierwszych części Bioshocka. Oj, to nie są maszyny, zdecydowanie. You should have to prove you're properly versed on a topic before you're allowed to vote on it. Otherwise, it's just a knee-jerk response from the uninformed. Does more harm than good. Who would judge that? A system like that invites abuse? Having a benevolent dictatorship takes care of that. Benevolence isn't human nature. Bardzo nie lubię, kiedy w rozdzielczości Full HD te napisy są zmniejszane. Kiedy grałem w podstawkę na 720p, to napisy były większe. No ale jakoś musimy sobie z tym poradzić. Hook's a fellow from the inside out. Is a damn thing a weapon or an oven? Works with mini rays or microwaves? Oh, I can't remember. All I know is it sounds dreadful. Zawsze mnie korci, żeby słuchać tych wszystkich rozmów i właśnie wczuwać się w ten klimat Bioshocka. No, Elizabeth, prowadź, prowadź. Idę dalej za tobą. What? You're not knowing about the little sisters. How long have you been in Rapture? Let's just say I don't get out much. You've got eyes and ears, don't you? If I wanted to share my life story, Mr. DeWitt, I would write my memoirs. If I learned anything about Rapture, that it was a place where people understood to mind their own business. Where are we headed? The man we need to see is in the Garden of the Muses. How do you know? My sources are my own, Mr. DeWitt. If you have better information as to the whereabouts of your girl, I suggest you avail yourself of it. No właśnie, warto też wspomnieć, że w tej alternatywnej wersji wydarzeń Elizabeth i Booker się nie znali. To jest ich pierwsze spotkanie tak naprawdę. Dobra, w takim razie ruszamy. Where are you taking me? When's the last time you saw Sally? What? She was taken from you, wasn't she? How do you know this? She was taken down at Surprise. You were playing the tables and she disappeared. And cop friend of mine, Sullivan, says they found her floating in the docks. You see the body? Look. Did you see the body? This world values children, not childhood. There's a profit to be made and men who make it. I'm taking you to one of them. Mr. DeWitt, you all right? I'm fine.
get these spells sometimes. It'll pass. Refreshment, sir? Madam? We're fine, thanks. No tak. Ludzie tutaj używają plazmidów normalnie. I went through basic with them, decent sort. The Italians. Papa this and Papa that. They can't take a crap without a papal dispensation. No, ta pani jakoś nie jest zainteresowana jego historiami chyba. Dobra, wy tu wszyscy gadacie, ale ja mimo wszystko już ruszę dalej. Bardzo ładnie to Rapture teraz wygląda, trzeba przyznać. W ogóle, kurczę, zgubiłem gdzieś Elizabeth. Nie, mam nadzieję, że ją znajdę. No właśnie. Cohen? Does that lunatic have to do with Sally? No proszę, Sander Cohen. Znamy go z właśnie pierwszych dwóch części Bioshocka. Nawet mieliśmy okazję się z nim zmierzyć. No entry without invitation. We'll see about that. No to wchodzimy. Which business do you represent, sir? Business? Yes, which business? DeWitt Investigations. Mr. Cohen does not truck with private detectives. Masks of invitation went to artists and craftsmen alone. I'm with the artist struggle. We're expected. No mask, no entry. Stuffed shirt. These imitation masks he spoke of, they must have gone out to local artisans. Well, I guess we'll have to persuade someone to loan us one. The business of Rapture is business. It says it's sponsored by the Artist Struggle, the Golden Rule, and Rapture Records. I guess those stores would be as good a place to start as any. Dobra, czyli musimy zdobyć maskę, żeby można było tutaj się dostać. Wygląda na to, że są trzy miejscowe sklepy, które mogły otrzymać zaproszenie do klubu Cohena. Możesz wybrać swój obecny cel z ekranu celów. Naciśnij Q, albo raczej O, aby go otworzyć. Okej. Rzeczywiście, mamy trzy różne cele. Dobra, zaczynamy od pierwszego. Poszukaj w złotej zasadzie. Tam spróbujemy teraz. No i okej, powinno mi się pojawić teraz znacznik celu. Czekajcie, może coś nie aktywowałem. Ustaw obecny cel. Tutaj chcę właśnie szukać. What brought you to Rapture? A man. Really? You don't strike me as the romantic type. Wasn't that kind of man. Then what? There's a debt that needs repaying. I've known my share of Shylocks. You're no Shylock. Wasn't that kind of debt. Dobra, Elizabeth nas zaprowadziła. Cohen shows are highly coveted. Nobody's gonna just hand us one. You think you can figure out a way to distract the store owner while I take a look around? You just find the mask. Leave the distractions to me. Zobaczymy, czy się uda. Ciekaw jestem, jak Elizabeth zacznie odwracać tę uwagę. Dobra, rozejrzyjmy się w takim razie, co? Możemy pogadać też. Excuse me. Lady has some questions for you. Yes, of course. I'm interested in this piece. Ah, excellent. You've an eye, haven't you, miss? It's a natural sapphire and diamond, 18-carat gold ring, fully hallmarked for Paris, 1887. Really? The center cabochon. Wy sobie pogadajcie, a ja poszukam tutaj. Cohen sends those masks out in some kind of box. Dobra, przeszukujemy wszystkie pudełka. No, w międzyczasie posłuchajmy też, o czym tam gadają. The assurances of a grave robber are of no interest to me. If you hand the ring back, the matter will remain between you and me. I don't think hit the brakes. Must be somewhere else. Kurczę, więc tutaj nic nie ma. Wow, co tam się dzieje, kurczę? Co ona zrobiła? Okej. Nothing. Let's find another shop. Where should we look next? Upstairs at the Artist Struggle or Rapture Records straight ahead? No w sumie to mogę jeszcze ustawić. Niech będzie to Rapture Records. Jest już zaznaczone. Ona powinna mnie tam automatycznie wtedy zaprowadzić. Więc po prostu ruszamy za nią. Szukamy Rapture... Aha, to tam jest, dobra. Czyli tam właśnie teraz pójdziemy.
Może tutaj nam się poszczęści bardziej. See that dish I walked in with? You give her the start treatment, pal. That'll make it worth your while. Of course, right away. Dobra, niech on sobie pójdzie. It's by Trinet, but of course covered by Mr. Ryan. Gotta find that box. No, tutaj niestety na razie nic nie widzę. Coś mi się wydaje, że dopiero w ostatnim sklepie to będzie, ale zobaczymy. Wszystko puste niestety. Nigdzie nic nie ma. Kurczę. Jednak to chyba nie będzie właśnie tutaj. Skrzynka z maską? Dobra, a więc to nie tutaj. Hej, Elizabeth, Elizabeth. Nothing? No. Got one place left though. And if that proves to be fruitless? We'll cross that bridge when we get to it. Dobra, czyli podążamy do ostatniego sklepu i miejmy nadzieję, że tam to znajdziemy. To chyba jest tutaj. Gdzie jest sprzedawca? Tutaj. Pogadajmy z nim znowu. Hey pal, you want to help out the little lady? Yes, of course. Interesting, isn't it? An original Sander Cohen. He calls it miasma. I'm sorry, but I know precious little about art. Ajajaj, straciłem trochę zdrowia, bo napiłem się tutaj whisky. Dobra, tutaj jest to, patrzcie. Jest i maska. Dobra. Spadamy i wróć do klubu Cohena. I would like so much to understand. You've given me so much to think about. I feel a trifle swoony. Would you mind if I return tomorrow for further education? I shall be here at your service. Until tomorrow. No i bardzo dobrze. Elizabeth już chyba się zorientowała, że mamy maskę. I teraz pozostaje tylko wrócić się do klubu Cohena. Located the mask. Third time's the charm. All right. It's best we head back to Cohen's. Tak jest. Gdzie to dokładnie było? Mogłoby ona mnie zaprowadzić, szczerze mówiąc. You've got a bit of the grifter in you. For that you can thank my father. Oh yeah. He was a man comfortable in a variety of roles. Okej. Dobra, gdzie to było, kurczę? Teoretycznie ona powinna mnie zaprowadzić, ale widzę, że teraz idzie zwyczajnie za mną. Spróbuję może tutaj to oznaczyć jakoś. So, what kind of field you in? Field? Yeah, you know, occupation. Can't imagine what kind of employment would lead you to tag along on a job like this. I suppose you could say I work in debt collection. I'm not looking to be an obstacle to your accomplishments. Dobra, to chyba było gdzieś tutaj niedaleko, powiem wam. Ale raczej nie tu. O, dobra, poznaję to miejsce. W takim razie ruszamy tędy. I to będzie gdzieś tutaj. O właśnie, tam. Mamy klub Cohena i spróbujemy się tam teraz dostać z maską. Zapukajmy. Wejdź do klubu. Ah, very well. Mr. Cohen awaits your participation at his performance. Wow. So who is this fellow Cohen? Some sort of underworld figure? Worse. He's an artist. An artist who kidnaps children. Cohen's muse is a bit more diverse. I've seen this type. Gets an idea in his head, end a conversation. Don't matter who gets hurt. Okej, dość dziwne korytarze. No proszę. I automatycznie odżywają wspomnienia z pierwszych dwóch Bioshocków. To the music, to the spirit of the eternal.
Dobra, idźmy tam. Why do you fail in this fashion? To embarrass me in front of my muse? My muse shall not be mocked. Fitzpatrick! Please! The stick! Center, for God's sake! My muse shall not be mocked! Get them out of here! There shall be no failure on my canvas. No to teraz widzicie, jaki to jest właśnie szaleniec. Dobra, pogadajmy z nim. Who are you? Name's DeWitt. Is that right? My. This one's a real biscuit. Isn't he a biscuit, lady? Let me ask you a few questions. Questions? Yes. Yes. It is the work of man to ask. It is the work of the artist. To answer. You've seen the scroll, haven't you? We artists see more than most. You are more than you claim to be, little songbird. Are you not? Watch this one, DeWitt. She'll take you where you don't want to go. But I know the child in that photo is important to you. So many children. Flit, flit, flit away. I know where the girl is. And I will send you to her. In exchange, all I ask is a dance. What? I see something in you too. Art strips away artifice. Show me who you are! And I will show you where you need to go. Cold, son of a bitch. Mr. DeWitt. What? No dobra. Come, come, dance! I shudder to think what greater price he might care to extract. Fitzpatrick! Beauty and pain. They can be no more separated than birth and blood. What do you think Cohen's customers do with the children? Do they? Sometimes. But those types lack the capital of people like Ryan and Sucho. That's a blessing. You saw those little sisters? You so sure? But if Sucho had Sally, I'd know it. How? As I tied him to a chair and asked him. So? For 15 hours. I don't know what to make of you, Mr. DeWitt. Listen, we're not gonna keep... Fitzpatrick! Wiedziałem, że tak się skończy. I see suffering in you. I know how to shine a light on your pain. A moth will become a butterfly. No i pięknie skończyliśmy, co? Stacja Fontaine'a. Zobaczymy, jak ta historia będzie kontynuowana dalej. Ale oczywiście nie może być tak łatwo. Mr. DeWitt. Mr. DeWitt. Are you all right? I'm fine. You were dreaming. You kept saying your daughter's name, Sally. She's not my daughter. I thought... Beauty! To an artist, they are parent and child. Cohen? I'm sending you to find your young one. No need to thank me. I'm not so sure you'll like what you find. Co to wszystko ma znaczyć? Look. Fontaine's. Ryan sent the whole thing to the bottom. But it's a prison now. Why would Cohen have sent Sally there? I don't know.
everyone has needs. I merely provide a service for those who have the means to pay. You'll find your little bird in the housewares department. How many people do you suppose Ryan's got locked up in that place? Enough. Fontaine had amassed something near an army. Now they're down there, spliced up and wild. All right, there's a dock up ahead. Takes a cold son of a bitch to do that to a living person. And what's that? Burial at sea. You read your residency contract at Ryan Industries? In perpetuity, we're all buried at sea. No i proszę, a więc trafiliśmy na miejsce. No i cóż, w takim razie myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Dodatek zapowiada się naprawdę ciekawie, trzeba przyznać. Jest zupełnie nowa historia i zobaczymy, jak tutaj Booker... It's Booker. What? Just call me Booker. If it's all the same to you, let's leave it at Mr. DeWitt. Znowu te wizje. Zobaczymy, jak Booker i Elizabeth sobie tutaj poradzą. Ja wam na razie dziękuję za uwagę. Kolejnych odcinków możecie się spodziewać codziennie. Nie będzie ich dużo, prawdopodobnie około 6, bo tak jak już wcześniej mówiłem, dodatek ma trwać około 3 godzin, więc jeśli wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę, napiszcie też komentarz, w którym podzielicie się swoją opinią. No i do usłyszenia prawdopodobnie jutro w kolejnym odcinku Zagrajmy w Bioshock Infinite Burial at Sea DLC. Cześć!